Dzień dobry, nazywam się Zuzanna Ryszkiewicz i aktualnie pełnię funkcję prezydenta szczecińskiego klubu Interact. Wraz z zakończeniem roku rotariańskiego 2020-2021 chcielibyśmy Państwu opowiedzieć o naszych tegorocznych osiągnięciach. Od marca 2020 roku naszym beneficjentką jest Julia Dąbrowska, dziewiętnastolatka ze Szczecina, nieszczęśliwie urodzona bez nóg. Nasze działania miały na celu uzbieranie potrzebnej kwoty na zakup specjalistycznych protez kończyn dolnych, a także na rehabilitację dla Julii. Było to dla nas wielkie wyzwanie, ponieważ łącznie potrzebowaliśmy uzbierać aż 400 tysięcy złotych. Działania rozpoczęliśmy od utworzenia zbiórki na portalu Wspieram To. Wiedzieliśmy jednak, że potrzebujemy rozgłosu większego niż ten, który dawały nam media społecznościowe. Niestety pandemia pokrzyżowała nam plany i wymusiła na nas wiele zmian. Wszystkie nasze tegoroczne akcje odbyły się w sieci i tam zostały zarchiwizowane. W maju rozpoczęliśmy masterclasses, czyli serię wykładów ze specjalistami związanymi ze światem mody. Osobowości takie jak Sylwia Majdan czy Miguel Gaudencio mogły podzielić się na nich swoim doświadczeniem zawodowym. Pod koniec wakacji wystartowaliśmy z wyzwaniem Wchodzę w to, w którym nasza beneficjentka odwiedzała różne nietypowe firmy i realizowała tam różne zadania, które dla wielu mogłyby wydawać się niewykonalne. Julia głosi hasło, że nie ma dla niej barier. A dzięki wyzwaniu rzeczywiście tego dowiodła. Poprzez krótkie filmiki i rozpowszechnienie hasła Wchodzę w to, do naszej inicjatywy mogli dołączyć się również celebryci. W ten sposób swoje zaangażowanie wykazali m.in. Monika Pyrek, Marcin Gortat czy też Kamil Grosicki. Tym sposobem doszliśmy do momentu zorganizowania naszego corocznego pokazu mody Fashion Act. Tegoroczna czwarta już edycja odbyła się we wrześniu i był to największy projekt ostatnich miesięcy. Ze względu na panującą pandemię postanowiliśmy nagrać pokaz mody online. Tak jak dotychczas, do pomocy mieliśmy naszych rówieśników, a także osoby starsze, które w pełnym zaangażowaniu pomagały nam w całym przedsięwzięciu. Zarówno pokaz mody, jak i wspomniane wcześniej masterclasses można znaleźć na kanale Interact Szczecin w serwisie YouTube. Wspominając niejednokrotnie przeprowadzone przez nasz klub licytacje, w tym roku postanowiliśmy pójść o krok dalej. W grudniu stworzyliśmy grupę licytacyjną na Facebooku, na której każdy chętny może wystawić posiadane przez siebie przedmioty i nie tylko. Jak na razie Interaction okazała się wielkim sukcesem, ciesząc się zainteresowaniem zarówno społeczności lokalnej, jak i ludzi mieszkających poza Polską. Po wszystkich przeprowadzonych akcjach, dzięki ciężkiej pracy wielu osób oraz zaangażowaniu mnóstwa ludzi z całej Polski, udało nam się uzbierać 400 tysięcy złotych. Jest to rekordowa suma pieniędzy uzbieranych przez nasz klub w jeden rok. Serdecznie dziękujemy każdemu, kto przyłożył się do osiągnięcia tego sukcesu. Chciałabym podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc w zbieraniu pieniążków dla mnie na protezy. Modnie pomagać!